Na 3 lipca, w święto świętego Tomasza Apostoła, Kościół podaje nam do rozważenia fragment Ewangelii świętego Jana Apostoła o spotkaniach uczniów ze zmartwychwstałym Chrystusem. W pierwszym spotkaniu nie było obecnego świętego Tomasza i dlatego, kiedy jego współbracia, uczniowie, apostołowie relacjonowali mu to spotkanie, Tomasz domaga się znaków. Chce widzieć ślady gwoździ w rękach Chrystusa, chce włożyć rękę do boku Chrystusa. I kiedy po 8 dniach znów dokonuje się spotkanie ze zmartwychwstałym, Tomasz jest już obecny. Święty Grzegorz, który komentuje ten fragment, mówi, że niewiara Tomasza bardziej przyczyniła się do naszej wiary niż wiara pozostałych uczniów. To bardzo ciekawe. Święty Tomasz otrzymuje znaki, o które prosi. Chrystus mówi: Tomaszu, podejdź, podnieś rękę i włóż ją do mego boku, podnieś tutaj palec i zobacz moje ręce. Chciałbym zwrócić uwagę na taki drobny szczegół w tej dzisiejszej Ewangelii. Wyraźnie widzimy, że Chrystus spotyka się z uczniami w pierwszy dzień tygodnia, a potem po 8 dniach, czyli w kolejny pierwszy dzień tygodnia, w 2 kolejne niedziele. Myślę, że jest to ślad tego, w jaki sposób pierwsza wspólnota chrześcijańska czciła i obchodziła pierwszy dzień tygodnia, a więc niedzielę. Jest to również dla nas znak, abyśmy uczestniczyli w niedzielnej Eucharystii. Ale kiedy przychodzimy na niedzielną Eucharystię, nie widzimy Chrystusa zmartwychwstałego. Widzimy znaki chleba i wina, słyszymy słowo, które brzmi jak słowo ludzkie i potrzeba nam wiary, aby w chlebie i winie dostrzec zmartwychwstałego Chrystusa, aby w słowie, które brzmi jak słowo ludzkie, dostrzec, usłyszeć, uwierzyć, że jest to Słowo Boże. Niech niewiara, a później wiara Tomasza wspomaga nas, niech nam dopomaga w tym, abyśmy uczestnicząc w niedzielnych Eucharystiach dostrzegali Chrystusa zmartwychwstałego, mimo że nie widzimy Go, że widzimy tylko znaki chleba i wina.